że rzekomymi następczyniami apostołów są kobiety. Właśnie, no. A to ciekawe. Czy w innych, w różnych odłamach kapłaństwo dla kobiet. Z czego to wynika? I reformacja podłożyła matrycę panteizmu pod wszystkie rozstrzygnięcia Ewangelii, czy interpretacyjne, czy listów apostolskich i tak dalej, całego Pisma Świętego, całego bytu. Więc wyobraźmy sobie, jeżeli Luther miałby rację z Kalwinem i protestantami, że kobieta i mężczyzna już jest częścią bytu Boga, to wtedy przy pytaniu o kapłaństwo hierarchiczne nie ma tutaj żadnego problemu. Bo skoro że radio kończy... mężczyzna i kobieta są częściami Boga, czyli są Bogiem, no to kto może powiedzieć, że mężczyzna jest powołany do kapłaństwa tego... Ula Conchita, Barbie Baby, Langström Extra. Tok FM. A co się okazuje? Że tutaj katolicka interpretacja polega na tym, że ani mężczyzna, ani kobieta nie są częściami Boga. Są stworzeniami. Czyli bytami, które są osobami ludzkimi. Tok FM, Ula Conchita, Barbie Baby, Langström Extra. Radio kończy. W tej pojęć, nie. Jak analizujemy tylko te teksty, które dotyczą świętej Marii Magdalenie, że jest posłana. Idź. Co to oznacza? Że jeżeli my idziemy, pełnimy jakąś misję, na przykład ojca, matki, czy ojca zakonnika, jak ojciec Dariusz, czy kapłana, jak moi współbracie kapłani i ja z księdzem Witoldem, czy pan Waldemar ma tę misję taką, przecież jaką wspaniałą. No nie dalibyśmy rady wyimitować naszych głosów. Tutaj z sanktem świętej Marii Magdaleny w naszym urodzinnym raju, gdyby nie pan Waldemar. Więc widzimy, misja. A co to znaczy misja? Bóg posyła. Ja nie mogę sobie powiedzieć, o ja sobie tutaj tak wyrąbię tę część geografii ziemskiej. I to jest moje miejsce. Moje zadanie. Moja postacia. Nie, nie. Tutaj nikt na świecie, ani w geografii ziemskiej, po prostu swojej pozycji, tylko jest posłany, żeby później, jak spełni tę misję w ramach geografii ziemskiej, żeby przeszedł do geografii niebiańskiej. I oto jest cała kwestia. A ja ojcze, Dariusz, powiem tak krótko jak biblista. Tak. Po prostu trzeba oprzeć się na Biblii. Na przekazie... Trzeba kupić sobie Biblię, żeby katolicy w ogóle wiedzieli, co to jest Biblia, bo katolicy pojęcia żadnego nie mają. Zielonego nie mają katolicy, co to jest Biblia, bo myślą, że to brewiarz.